utrudnienia w ruchu na drodze z Tychów do Katowic. Od poniedziałku trwa remont nawierzchni na DK86 na wysokości katowickich Murcek. Wyłączony jest prawy pas na odcinku około 300 metrów. Zwłaszcza w godzinach szczytu tworzą się korki. Prace potrwają do niedzieli 19 maja. Magda Sincewicz. Chociaż to tylko naprawa jednego pasa na krótkim odcinku, to zwłaszcza rano tworzą się tu długie korki i tak będzie przez cały tydzień. Te prace potrwają do niedzieli. One polegają na wymianie zniszczonej nawierzchni, konkretnie dwóch warstw tej nawierzchni, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na tym odcinku, na prawym pasie jezdni w kierunku centrum Katowic. No, w związku z tymi pracami ruch na tym prawym pasie jest wyłączony, dostępne są pozostałe pasy, pozostała część jezdni jest dostępna dla kierowców. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach apeluje do kierowców o cierpliwość, stosowanie się do oznaczeń i w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras.